Hejka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Właśnie jesteśmy z Tequilą na spacerze i zaraz idziemy po paczkę. Niestety nie moją, chociaż bardzo bym chciała, żeby to była moja paczka. No ale coś. Teraz krótki wykład. Więc teraz będziemy otwierać kalendarze, tak? Tequila już do nas dołączyła. Ojeju, tak, lubimy się drapać. I zaczynamy od Nyxa. I pod czternastką... Nie w tą stronę. Oj, przepraszam Cię. No, przepraszam Cię bardzo. Pod czternastką... jest szminka. Po czternastką jest szminka, już Wam pokazuję jaka. Taka. I zaraz Wam pokażę swatcha. Teraz otworzymy kalendarz z Harry'ego Pottera. Tak, Twoje na koniec dzisiaj. I pod czternasteczką jest mały Malfoy. Gdzie to? Ups. Mały Draco, co prawda jest troszkę słabo wykonany. Mogło być lepiej, ale jest słodki dosyć. Też Wam pokażę zaraz zbliżenie do tego. No i teraz wyczekiwany kalendarz, tak? No ja wiem, że Ty powinnaś w ogóle pierwsza być, wiem. Jestem okropna, jak ja mogę od razu nie otwierać swojego kalendarza? Poczekaj, czternastka jest tutaj. Już otwieram, już. A pod czternasteczką smakołek z wołowinki. Tak wygląda Draco. Taka jest szminka. Matowa. Ma bardzo ładny kolor. A tak wygląda na ręku. Niestety nie mogę przesunąć Tequili, bo się nie daje. No ale dobra. Żebyście dobrze widzieli. Taka jest na ręku. Bardzo ładna. I teraz robię notatki z biologii molekularnej. No i czas na statystykę. Widać, niezwykle bardzo byłam zainteresowana statystyką. Teraz zakupki w IKEA. Kupiłam takie pudełka do przechowywania rzeczy. I gałki, które służą mi na zupełnie co innego niż gałki. Rameczkę i taki przecudny różowy kubeczek i świeczkę, która przepięknie pachnie, naprawdę jest boska. Zajmuję się teraz rameczką. Mam zamiar umieścić tam zdjęcie, które wywoływałam ostatnio. Fajne w ramkach z IKEA jest to, że ta szybka nie jest szklana, więc nic się jej nie stanie, jak spadnie. Nie podłuczę się na kawałeczki, to jest taka plexi jakby trochę. Tequila uznała, że się nachylałam do niej, żeby ją pocałować. No, a teraz umieszczamy zdjęcie, takie piękne z moją siostrą. Tequila uwielbia przeszkadzać. Fajna jest ta świeczka, pachnie figami i ma fajne opakowanie, naprawdę. Teraz czas na gałeczki. A gałeczki służą mi jako wieszaki na biżuterię czy bransoletki.
A, mam nową żarówkę i jest tak strasznie, strasznie jasno. Nie wiem, czy to zauważyliście. No tak, ponieważ babci nie będzie na święta w tym roku, dlatego prezent robię sama. To, co przed chwilą zdjęcie wstawiałam do siebie do ramki, mam też dla babci, żeby babcia też miała zdjęcie moje i mojej siostry. Mam do niej też takie skarpetki. Otwieram rameczkę. Rameczka jest też z Ikei, tylko kupiona po prostu wcześniej, jeszcze przed lockdownem, w sensie przed tym zamknięciem sklepu, o tak. Wtedy ją kupiłam. Jest trochę inna niż to, co ja mam. Jest taka złota. Jest trochę, mam wrażenie, innego materiału. Oba. No, robię to teraz, bo nie wiem, jak jutro będę z czasem, bo mam trochę rzeczy do załatwienia. Muszę iść na pocztę, bo dzisiaj nie byłam. Bo jak chciałam pójść na pocztę, okazało się, że poczta koło mnie jest do 15, a ja się kapnęłam 14:50, więc bym nawet nie doszła. A wyjmuję to taki kwadracik. No i teraz tą szybkę trzeba. Dobra, mamy. No i teraz zdjętko na środek. O, świetnie. Więc te skarpetki, bo nie wiem, czy z daleka było widać, ale one są takie mega duże i takie cieplusie, mają taki fajny puszek w środku, więc babci powinno być ciepło. A zdjęcie dziadkom myślę, że się spodoba, zawsze marudzą, że nie mają zdjęć aktualnych ze mną i z moją siostrą, więc będą mieli piękne zdjęcie, moje ulubione. No i zapakowane, jeszcze wsadziłam tą kartkę, którą miałam wysłać, ale skoro i tak prezenty będą zawożone, to czemu by nie? Robię jeszcze malutkie zakupy. Kochani, my się z wami żegnamy. Życzę wam miłego dnia. W tym, co oglądają mnie wieczorem. Dobranoc. I widzimy się jutro. Pa, pa.